Siemanko, siemanko, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dzisiaj zajmiemy się Food Champions, w którym wbiłem 20-0, grając na hotelowym Wi-Fi. Jak do tego doszło, jak wyglądały te spotkania? Zapraszam Was serdecznie na ten odcineczek, łapeczkę do góry. Bardzo proszę zostawić, będzie mi bardzo miło. Uszanowanie dla wszystkich widzów oglądających, zostawiających łapeczki do góry i komentujących. Lecimy! Pisz kod i odbierz 10 zł rabatu w sklepie alsen.pl. Tak naprawdę spotkania zacząłem nagrywać dopiero od bilansu 13-0. Jak widzicie, ping tutaj zaczął skakać między 40, 50, 60 i tak też mniej więcej grało się na tym hotelowym Wi-Fi. To znaczy ping w najniższym punkcie spadał nawet do 24, natomiast w tych skokowych momentach miałem taką informację na środku ekranu, że jest problem z połączeniem, tam jakieś żółte, czerwone kreseczki się pojawiały. No ale tutaj muszę pochwalić to Wi-Fi, które miałem w tym włoskim apartamencie, mianowicie no nigdy mnie nie rozłączyło ze spotkania, prawda? Mogło lagować, mogłem mieć speed lagi, ale ani razu nie miałem takiej sytuacji, że po prostu utraciłbym połączenie z serwerami EA, co zdarza mi się w domu, grając na kablu i grając na połączeniu, wiecie, 1 giga na sekundę, gdzieś tam mam taki przepływ na routerze, także tutaj duża pochwała dla tego włoskiego routera, że wytrzymał to wszystko i nawet w momencie, gdy gdzieś tam miał problemy z przepustowością tego połączenia, no to tak jak mówię, grę mi ścinało, potem odpauzowywało i jakby wiecie, było to przyspieszenie, tak zwany speed lag, ale nic poza tym, nie było rozłączeń, wiadomo. Różnie odbywało z tym gameplayem, ale z drugiej strony dzięki temu mogłem wrócić do takich korzeni FIFA i starać się właśnie grać podaniami, jakieś prostsze akcje, jakieś bardziej mniej skomplikowane mikroruchy. I słuchajcie, pierwsze spotkanie, które nagrywałem, jak widzicie, tutaj były już poważne problemy, przegrywaliśmy 3-1, także zapowiadało się na pierwszą porażkę, ale w tamtym momencie wprowadziliśmy z ławki oczywiście Eusebio, na napad zszedł Guiri, a Ben Yedder poszedł na lewą pomoc ofensywną i w 85 w pierwszej minucie przeprowadzamy atak, który daje nam wyrównanie. Nie kto inny jak Eusebio, strzelcem drugiego gola w tym spotkaniu po wejściu z ławki i mamy wyrównanie w dogrywce. Przechwytujemy piłkę w 102 minucie. Caligiuri również wprowadzony za Josua Kimmicha. To były takie moje dwie sztandarowe zmiany, które dokonywałem. Mianowicie właśnie wprowadzałem Eusebio, wprowadzałem Caligiuriego. Pozostałe zmiany, no to już w zależności od tego, jak czułem gierkę. Natomiast jeśli chodzi o zawodników, których muszę pochwalić, w podstawowym składzie u mnie, no to Rodrigo to jest gościu, który robi niesamowitą robotę, niesamowity, ma wpływ na losy mojej drużyny. Widzicie, jak zróżnicowane jest wykończenie w przypadku tego zawodnika. Nie dość, że jest niesamowicie szybki, ma 5 gwiazdek sztuczek, wykończy z voleja, wykończy z główki, wykończy praktycznie też każde dośrodkowanie. Oczywiście, tak jak w tej sytuacji, akurat był na wolnej pozycji, no ale wygraliśmy to koniec końców po dogrywce gładko. No i kolejne spotkanie tutaj dziwny dosyć składzik rywala, bo na lewym skrzydle Roberto Carlos, ale wiadomo, że na potrzeby formacji to on potem był przesuwany na inną pozycję, bo na pozycji ofensywnej nie grał. Ale tutaj zwróćmy uwagę na rajd Guiriego, on też potrafił się świetnie pokazać. No i to, co tutaj zrobiłem na samym początku spotkania, no wydaje mi się, że mogło zrobić wrażenie, bo czasami warto zaskoczyć tak rywala z kick-offa, pójść za ciosem, pójść w pierwsze tempo akcji, spróbować gdzieś tym sprint boostem, którego pokazywałem na moich poradnikach ze szkoły FIFA, KFC i Bayota, więc jeśli ktoś zastanawia się, jak tego sprint boosta wykonać, jak wykonać inne mikroruchy, to jak najbardziej możecie sprawdzać te poradniki. One były wypuszczane w kwietniu, powstało ich 6, więc warto się z nimi zapoznać, a tak jak mówię, tutaj grając na takim szemranym połączeniu, aż użyję takiego określenia, musiałem się skupić na takich podstawach FIFA. Raczej mało używałem dryblingu prawą gałką, jak już to może reverse elastico, ale raczej jak widzicie strzał z dystansu, jakaś klepka, strzały sam na sam, ewentualnie jakiś sprint boost, ładny strzał z dystansu mi wpadł. Ale szybko na to odpowiedział rywal i również bardzo ładnie z dystansu uderzył pakietom. Paketa, świetny traf z player picka u mojego przeciwnika, ale Rodrigo wchodzi w pole karne, reverse elastico, strzelamy bramkę na 2-1. No tutaj przez chwilę, jak widzicie, pokazywały się te problemy, to czerwone połączenie tam lagowało, to był taki akurat jeden z mniejszych speed lagów, które mi się tutaj pojawiały, no ale spokojnie sobie z tym radziłem, jakby no stress, chill.
gramy swoje, gramy dalej i jakoś to wychodziło. Zresztą świetnie ta drużyna chodziła. Tutaj muszę też przyznać, że grałem nową taktyką. Pewnie część z was o to będzie pytać. Bejot, jaką taktyką grałeś? Czy nadal tutaj jest 3-5-2 grane? Otóż nie jest grane 3-5-2, jest grane aktualnie, przynajmniej w tym Food Champions. Grałem sobie 4-2-3-1, czyli ja zwykle tak zaczynałem grać, jeśli wiedziałem, że jestem na jakiejś takiej pozycji niesprzyjającej, tak jak tutaj wiedziałem, że takie troszeczkę delikatnie gorsze połączenie będę mieć niż zazwyczaj, to stwierdziłem, że muszę mieć takie fundamenty FIFA dobrze zabezpieczone, czyli defensywa musi dobrze chodzić, bardziej chciałem się skupić na defensywie, a wiedziałem, że w ofensywie coś się wcisnę. I to 4-2-3-1 chodziło świetnie i to też w ofensywie, ponieważ ustawiłem bardzo ciekawą własną taktykę, którą z wami się podzielę, jeśli oczywiście będziecie chcieli. To jest spotkanie, o ile się nie mylę, o 18-0. Rywal miał rzut rożny, ale już tutaj to druga taka bramka, gdzie zobaczycie, że po rzucie rożnym można bardzo fajnie rywala skontrować. Tutaj się nie podpaliłem, Rodrigo dorzucił na drugie skrzydło, tam był Guiri jeszcze tutaj fake shot do prawej strony, podanie do koniec końców z tego co widziałem Ronaldinho i Ronaldinho strzela gola, a rywal rage quituje, także mamy tutaj 18-0, no i decydujący meczek o 20-0, Leo Messi w wersji Team of the Season, był tam jeszcze Taliska, był jeszcze Fabinho, ale to my rozpoczynamy ten mecz lepiej, świetne podanie od Modricia, Ronaldinho, reverse elastico i wystawka do Rodrigo. Rodrigo się nie myli, Rodrigo był kapitalny i chociaż nie grał na pozycji napastnika, bo na napastniku grał oczywiście Wissam Ben Yedder w wersji player pick, którego mam tutaj w składzie, no ale ze względu też na specjalne wytyczne, które dałem Ben Yedderowi, dałem też moim pomocnikom ofensywnym, to sporo gry właśnie miał Guiri, sporo gry miał Rodrigo, czyli moi boczni pomocnicy ofensywni. Ronaldinho też dużą robotę robił, kolejna asysta właśnie ze strony tego zawodnika. No i mieliśmy 2-1, ale też nie był koniec emocji w tym spotkaniu. Rywal tutaj nie chciał odpuścić, walczył do końca, bardzo prosta akcja, gdzieś zabrakło takiego mocniejszego przykrycia Mbappé, ale 86 minuta, zobaczcie jak ważne jest dobre rozegranie też wrzutu z autu, dokładne, skuteczne podania z pierwszej piłki i będzie też strzał z pierwszej piłki, nie kto inny jak Rodrigo i to on ustala wynik spotkania na 3-2, także udało się wbić 20-0, słuchajcie, na tocy Serie A. Kompletnie się tego nie spodziewałem. Plan był taki, że wezmę sobie spokojnie tą konsolkę do Włoch i w wolnych chwilach, gdy żona rano się będzie szykować, zagram 2-3 meczyki, jakiś przegram, jakiś mnie rozłączy, wbiję sobie 11 zwycięstw i no i mając te 11 zwycięstw, tam resztę meczów poddaję, jakieś nagrody sobie otworzę. Wyszło znacznie lepiej niż się spodziewałem, więc mam nadzieję, że też odcinek ten wam się spodobał, taki gameplayowy, ale kilka fajnych, ciekawych akcji tutaj się zawarło. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć!